Co wydarzy się wkrótce? Witam serdecznie, kochani widzowie, na tym czytaniu. Myślę, że lubicie to czytanie, ponieważ pokazuje ono takie tendencje ogólne. Jest to wróżba kolektywna, więc każdy z Was oglądających ma inną historię. Zobaczmy, co karty w ogóle pokażą za temat. Jak ten temat się rozwinie? Tutaj w pierwszym rozkładzie jest temat, który zasugerują karty. I w drugiej części rozkładu jest, jak ta sytuacja, jak ten temat rozwinie się wkrótce. Co będzie, co nastąpi, co może się wydarzyć lub wskazówki od kart. Więc kochani, zanim odkryję karty, które oczywiście przetasowałam i które mi wypadły lub wylosowałam je, zapraszam serdecznie wszystkich nowych widzów, którzy odnaleźli dzisiaj dopiero na YouTubie mój kanał, o nowe subskrypcje. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali codzienne powiadomienie od YouTube'a o moich premierkach, nowych wróżbach kolektywnych dla Was. Oczywiście zapraszam również do komentowania, czy te wróżby rezonują z Wami, z Waszymi historiami. To mnie bardzo interesuje, inspiruje, ciekawi oraz motywuje do następnych nagrań. Zapraszam również do lajków, oczywiście z tymi kciuczkami w górę. Na wróżby indywidualne, które również robię, zapraszam poprzez mój adres e-mailowy. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod filmikiem, w komentarzach, również wyświetlam go w filmiku, więc napiszcie e-mail, jeśli chcecie wróżbę indywidualną. Ja napiszę Wam o warunkach takich wróżb osobistych, które opierają się na Waszych datach urodzenia, zdjęciach i na Waszych konkretnych pytaniach do kart. Zapraszam. Przejdźmy, kochani, do dzisiejszej wróżby. Jaki temat pokażą mi karty Tarota? Na pewno już tutaj na spodzie kart, zanim odkryję jeszcze dwie szczegółowe karty Tarota, pokazują mi się już dwie dłonie splecione razem i z piękną, miłosną energią. Dwa kielichy. Dwa kielichy to karta przepełniona emocjami, uczuciami. To spotkanie dwóch energii, które łączy jedność. To podjęcie emocjonalnej decyzji o partnerstwie, o nowym związku, o uczuciach, o byciu z kimś ukochanym w relacji. To spotkanie dwóch miłosnych energii. Te dwie energie łączą się tutaj w jedną. I te piękne energie, emocji, miłości przepływają. Tutaj jakby yin-yang, jakby dobro i zło przeplata się. Uzupełnia się. Energia damska i męska przepływa, pięknie uzupełnia się. Także tutaj mamy już jakby temat, który sugerują nam karty Tarota. Zobaczmy jednak dokładniej, o co dokładnie chodzi, jaki temat jest tutaj Waszym problemem, dlaczego tutaj zaglądacie. Trójka buław. Trójka buław zawiera w sobie temat decyzji. Oczekujecie efektów po podjętej decyzji. Podjęliście jakąś decyzję i chcecie iść do przodu. Patrzycie w przyszłość, ale nie możecie jakby jeszcze wykonać kroku. Zastanawiacie się jeszcze, planujecie, przemyślacie, obmyślacie. Ale
Płoniecie już zapałem. Widzicie ten ognisty tej nastrój tej karty. Płoniecie już zapałem, by zrobić krok i pójść w nowym kierunku. W kierunku waszej podjętej decyzji. Trójka buław może mówić również o trójkącie miłosnym, z którego chcecie wyjść, gdzie podjęliście decyzję być może w kierunku jednej konkretnej osoby, gdzie chcecie być może odejść, zostawić starą relację, ekspartnera czy małżeństwo i pójść w nowym kierunku. Jednak wahacie się jeszcze, boicie podjąć tego kroku, niemniej jednak potrzebujecie jeszcze czas na przemyślenie, by wykonać już niebawem, lada moment ten krok. I to jest wasz dokładny dylemat. Zobaczmy teraz, co pokazują karty na ten czas, na tą chwilę. Co jest tym jeszcze problemem? Chcecie, by sprawy potoczyły się dobrze. Jesteście tutaj zastanawiające się, wyczekujące jakby rezultatów po podjętej decyzji. Niemniej jednak wahacie się. Tu jest karta niezdecydowania, wahania się, rozmyślania. Macie być może jeszcze dwie opcje i boicie się popełnić błąd lub wykonać ten krok, by boicie się ryzyka po prostu. Tutaj macie jeszcze blokady, lęki, obciążenia. Boicie się, że jest to niesamowicie duża, niezmiernie obciążająca być może praca, sprawa, która was być może jeszcze może przygnieść lub przygniata w tej chwili. I wahacie się. To wahanie jest bardzo duże, ale jesteście gotowi, by popełnić tutaj, podjąć ryzyko. Podjąć ryzyko i pójść w stronę właśnie swojej tej decyzji. Wykonać ten krok, którego się tak obawiacie, którego się boicie, pomimo, że płoniecie już ogniem, jesteście aktywne, energiczne, ale boicie się ostatecznie wykonać ten krok. Tutaj być może chodzi o jakiegoś przyjaciela, jakąś waszą bratnią duszę, do której chcecie pójść, w którym kierunku chcecie pójść. Chcecie się dla tej osoby zdecydować, która jest dla was lojalna, pomocna, przyjazna, z którą macie dobrą przede wszystkim przyjaźń, fundament przyjaźni, na którym możecie polegać. Chcecie pójść w kierunku tej osoby, jednak boicie się zostawić być może przeszłości, zostawić starego partnera, małżeństwo. Natomiast tutaj ważne jest, że chcecie zbudować, chcecie pójść w kierunku kogoś, kto jest waszym przyjacielem. Lub z przyjaźni plus może się przerodzić tutaj coś więcej, jakaś relacja, jakiś związek i w tym kierunku chcecie podążyć. Dla tej osoby się tutaj chcecie poświęcić, chcecie pójść w jej kierunku. Zobaczmy, co wydarzy się wkrótce, jeśli chodzi o ten temat. Podjęcie ryzyka, zaczęcie wszystkiego od zera, od nowa, zaczęcie nowego projektu, nowych spraw, być może ryzykownie, lekkomyślnie, niemniej jednak jesteście gotowi tutaj na ten skok ze skarpy, w te jezioro pełne emocji, pełne miłosnej energii, pełne uczuć. Jesteście gotowi zrobić ten skok, czyli jesteście gotowi, by podjąć tutaj wszelkie ryzyko i żeby zrobić ten krok w kierunku przyszłości, nowego projektu, zaczęcia od zera, zaczęcia czegoś zupełnie nowego. Karta Główca mówi również o wielkim ryzyku, o wielkim nowym projekcie, o lekkości, byście byli aktywni, podjęli te kroki lekko, nie obciążając się, nie miejcie po prostu ogromnych lęków. Karta Głupca, zaczęcie wszystkiego od początku.
Zobaczmy, co wydarzy się wkrótce, co powiedzą nam, pokażą nam karty Lenormandza. Wow. Wkrótce chodzi tu o jakąś komunikację, pisanie wiadomości, spotkania, być może nawet tutaj telefony. Coś, co jest dla Was ważne. Jakiś związek, który jest jakby dla Was przeznaczeniem. Jakiś partner, być może powracający, jakiś przyjaciel, jakiś ważny przyjaciel, który jest Wam tutaj dany z przeznaczenia. Wierzycie, że jest to bardzo ważna relacja, ważny człowiek dla Was, ważny partner i dlatego chcecie tutaj zaryzykować, lekkomyślnie, ryzykancko pójść w jego kierunku. Są tutaj wzmożone komunikacje, pisanie, które będzie. Zaczęcie wszystkiego od nowa, zobaczcie. Być może nawet pragnienie dziecka z tą osobą, z tym przyjacielem, z tą bratnią duszą, z tym nowym człowiekiem, w tym nowym etapie, gdzie zaczynacie wszystko jeszcze raz od nowa. Być może pragnienie dziecka, być może ciąża. Być może po prostu nowa szansa na nowy związek, nową relację. Relację pełną harmonii, relację pełną balansu, pełną pięknej seksualności, atrakcyjności, chemii, przyciągania. Przede wszystkim balans, równowaga, harmonia. To są ważne aspekty. Taką relację pragniecie, takiego związku chcecie. Oczywiście pełnej, pięknej emocjonalności, romantyczności, seksualności, co też tutaj czuję. Przede wszystkim też podkreślam, że ważne jest tutaj, że dojdzie do spotkania. Do spotkania, komunikacji i to będzie coś dla Was ważnego, istotnego. Coś, co jest Wam dane z przeznaczenia. Coś, co jest wyjątkowe. Coś, co rozwinie się bardzo pięknie. Być może nawet ciąża, być może dziecko, być może tutaj piękna rodzina, założenie pięknej rodziny, pięknego związku, pięknej relacji, pełnej, rodzinnej, cudownej atmosfery, harmonii, balansu. Pięknych, romantycznych, nawet seksualnych, pięknych, cudownych momentów. Także tutaj, pomimo tego, że dzisiaj, na teraz, na ten teraźniejszy czas boicie się podjąć tego kroku. Myślicie, obmyślacie, macie lęki, blokady. Nie wiecie, czy się zdecydować, czy nie. To, co się wydarzy w najbliższej przyszłości, jest piękne, romantyczne. Spotkania, wiadomości, pisanie i ryzyko. Podjęcie w końcu tej decyzji z lekkością. Być może nawet z naiwnością dziecka, okej, ale skok tutaj w piękną, emocjonalną, nową fazę. To wydarzy się wkrótce, czyli bardzo pozytywne karty na najnowsze wydarzenia. Życzę Wam tej pięknej harmonii i balansu. Wszystkim tym, którzy chcą zajść w ciążę, życzę oczywiście dziecka, którzy mają te pragnienia z tym nowym partnerem, który jest tutaj przede wszystkim też Waszym przyjacielem, lojalnym, wiernym, pomocnym, zaufanym. Życzę Wam dobrej komunikacji i pięknych spotkań, randek. Życzę Wam, by te plany, które tutaj pokazują karty, rzeczywiście się ziściły i udały. Życzę Wam dobrego rozwoju Waszych spraw i wydarzeń. Dziękuję serdecznie za odwiedziny na moim kanale. Piszcie komentarze, lajkujcie, subskrybujcie. Zapraszam serdecznie również na wróżby indywidualne. Do usłyszenia. Już wkrótce.